pierwsze ujęcia z nowej kamery. Zobaczymy, czy stabilizację będzie trzymać. O rany, jak ją ruszam, w tej i we w tej trzyma. Choćbym spadał w przepaść, to będzie trzymać. Ciężarówka pojechała. Pociąg teraz przyjeżdża. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek wreszcie po wielu miesiącach spoza domu. I taki dość w sumie nietypowy. A co robię? Zabieram Was dzisiaj na szczepienie. Znaczy zabieram siebie na zaszczepienie, a przy okazji Wam to pokażę. No i przy okazji obejrzę sobie cały ten stadion, jak to to wszystko wygląda. Bo to jest w sumie podobno największy w Polsce punkt. Więc taki modelowy. I ciekawy tego jestem, tak jak i ciekawy jestem stadionów w ogóle. W związku z moją pracą. A właśnie, co a propos szczepień? No na pewno w pewnym sensie ten odcinek może być jakiś taki trochę dla wielu kontrowersyjny. Szczególnie dla różnych szajbusów, którzy po prostu uważają, że szczepienia są złe i tak dalej, i tak dalej. Szczepienia przez wiele lat, od XIX wieku mniej więcej, ratowały ludziom życie. Wyleczyły Heine Medina, gruźlicę, różne paskudne choroby. Więc ja, moje podejście osobiste jest takie, że ja wierzę w aktualną zarazę. To pierwsza sprawa. I druga sprawa, wierzę w szczepionki. Nie wierzę w jakieś bzdety, spiskowe teorie i tak dalej. I w sumie po co się chcę zaszczepić? Chcę się zaszczepić z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uniknąć choroby. To pierwsza sprawa. Po drugie, żeby móc podróżować. Reszta mnie nie obchodzi. Mogą być wszelkie atrakcje rozrywkowe pozamykane. Ja z tego nie korzystam. No taki jestem. A jeszcze co do szczepień. Postęp naukowy sprawił, że wielu mało inteligentnych ludzi po prostu już nie ogarnia tych wszystkich wynalazków, tego całego skomplikowania świata. No i mentalnie nadal tkwi na etapie palenia czarownic i wyganiania demonów. Stąd właśnie się biorą wszelkie teorie spiskowe, stąd właśnie się biorą wszelkie ruchy wbrew logice. A co do mojego szczepienia, zmieniałem ten termin kilka razy, żeby go przyspieszyć nawet. Wyjściowo byłem zarejestrowany tutaj na 24 maja, a dziś jest 27 kwietnia. No, więc jak ktoś chce, to może. A jak ktoś nie chce, to nie musi. A tak w ogóle jest piękna pogoda. Niby jest chłodek taki lekki, ale jest piękne słoneczko i idealne na pierwszy dzień testowania mojej nowej kamery. No, miejmy nadzieję, że i ja, i wy oglądając to będziecie mieli z tego satysfakcji i przyjemność. No, a przy okazji, jak już tu jestem po stadionu, to widzę ciekawy pomnik dedykowany Ryszardowi Siwcowi, który dokonał samospalenia w 1968 roku w ramach sprzeciwu wobec komuny. No, dobrze, że jest to upamiętnione. A tu jest wejście. Ciekawe, czy to jest te właściwe, czy niewłaściwe. W każdym razie mam mnóstwo czasu. Przyszedłem tu w sumie jak taki emeryt grubo przed czasem. Wiecie, takie dziadki, co się rejestrują o 4 nad ranem do przychodni. Ja też przyszedłem, bo w sumie bywały dni, że przez wiele dni nie chodziłem na spacery. Więc teraz chcę trochę z tego skorzystać, z tego słoneczka. No i nie stresować się, że tu będę na ostatnią chwilę na tą wizytę. Zakładam knebel, idę się zaczipować, nie? Jakby to powiedzieli, co niektórzy. Nigdy wcześniej tu nie byłem. I w sumie całkiem ładnie to wygląda. Więc poza, że tak powiem, ewentualnymi korzyściami medycznymi, to może dziś być to fajna ucieczka.
Włączamy kamerę. Sytuacja jak na jakimś obiekcie wojskowym. Jakiś wyjątkowo nadgorliwy nie zakazał tu filmowania. Jeszcze się upewniał, czy schowałem kamerę i tak dalej. W sumie pojebana sytuacja, że to jest tylko szczepienie, a nie jakieś tajemnice wojskowe. No ale jak ktoś jest głupi, to jest głupi. No kto by pomyślał, że człowiek pójdzie załatwić coś tak prozaicznego, a tu ci stresu narobią. Potem już nie wyciągałem kamery wewnątrz. Zamiast tego załączam wam po prostu parę zdjęć. A co do filmowania? Z jednej strony wiadomo, że ludzie w przychodni czy szpitalu nie chcą być filmowani, ale ja tam poszedłem nie filmować jakąś babci, jak dostaję zastrzyk, tylko pokazać moją osobistą relację ze szczepienia. Telewizja może sobie łazić i pokazywać, to czemu ja mam być gorszy? I jeszcze jedna rzecz. Chcecie sobie bezpiecznie nagrywać, czy robić zdjęcia w takich okazjach? To siadajcie z tyłu. No i jak ten pan z samoobrony, taki kozak, wobec człowieczka z kamerą, to może powinni go wysłać na strajk kobiet. Przynajmniej będzie umiał stosownie spacyfikować kogoś, kto będzie pluł mu w twarz. Stadion w sumie jak to każdy stadion na świecie. Coś jak Wembley, czyli trzeba włazić po kilka pięter. W sumie ludzie mnie nie interesują. Bardziej ten pusty stadion, który jak będzie się tu coś odbywać, to nie odwiedzę go, bo nie mam zamiaru płacić za wstęp. Dobra, teraz filmuję z ręki. Zobaczymy, czy też jest ta kamera stabilna, tak samo jak na kiju, bo kij w poprzedniej kamerze mi bardzo pomagał w utrzymaniu stabilizacji, bo ona tam stabilizacji nie miała. Dobra, już szczepienie zrobione, strasznie się pogoda pozmieniła. Chmury wyszły teraz, a jak wchodziłem, było przez słońce. Ale szczepienie, dobra, zrobione. Co mogę powiedzieć? Bardzo wkurwiające jest, że tak powiem, tej czepianie się, a nie robienie zdjęć, a nie filmowanie. Więc tylko przemyciłem parę zdjęć. I poza tym ten brzęczyk w tej nowej kamerze mnie tak wkurwia. Muszę go jakoś wyłączyć, bo w każdej kamerze, jaką ja miałem do tej pory, wyłączam wszelkie dźwięki aparatu, bo nienawidzę, jak mnie coś zdradza. Nienawidzę też dużych kamer. Dobra, co do szczepień. No, najpierw się idzie na parking dolny, za łańcuchami stoi, czeka. Potem rejestracja dokumentów, potem wypełnianie formularza, które ci wydali przy rejestracji dokumentów. No, przy takich stolikach następnie cię już wzywają konkretne numerki i idziesz na szczepienie albo do pielęgniarki, albo do lekarza. Jeśli jesteś zdrowy, nie masz jakichś przeciwwskazań, to szczepi cię pielęgniarka. Jesteś, się boisz czegoś, to cię może zaszczepić lekarz, a wcześniej z tobą pogadać. I tyle, mnie zaszczepiła pielęgniarka Pfizerem. I tyle, załatwione. Potem się idzie na takie odczekanie. Poczekalnię taką siedzisz i po prostu patrzę, nie wiem, obserwacja, czy nie zeszłeś, nie? Po tej szczepionce. I potem wzywają cię terytorialni ci żołnierze do odbioru takiej tej sztywnej kartki na kolejne szczepienie, tego w sumie już quasi paszportu szczepieniowego. No i to tyle. No, a ci żołnierze terytorialni to czasami są wkurwiający, nie zawsze są wkurwiający, bo oni, że tak powiem, są taka samoobrona, takie quasi wojsko, to jest quasi wojsko. No, co więcej tego obserwuję, to widzę, że tak jest. A i czują się, że tak powiem, że wcześniej byli nikim, a teraz co mogą porządzić, no. Więc to da się odczuć u nich. Więc albo czepiają się ciebie, że tam filmujesz i tak dalej, ale tak przesadnie, już mogliby grzecznie zwrócić uwagę czy coś. No, albo wyglądają śmiesznie, tam wzywając ludzi jak jacyś wodzireje, albo koordynując ten ruch i... No ale dobra, przeszedłem to. Co jeszcze wam ciekawego tu mogę pokazać w związku z tematem? No, interesuje mnie komunikacja miejska, więc tu jest też autobus 902, darmowy, no ale ja mam rower, więc mnie to nie obchodzi. No i co? Tyle, idę do domu teraz, jadę właściwie. Czuję się dobrze i raczej spodziewałem się, że będę się czuł dobrze. Interesuje tylko, żeby móc gdzieś wyjechać. A reszta to mnie nie interesuje, czy zejdę, czy będę dalej żył.